Gryzel de Blanco to jedna z najbardziej kontrowersyjnych i brutalnych postaci w historii handlu narkotykami. Urodzona w 1943 roku w Kolumbii, zaczęła swoją karierę przestępczą jako kieszonkowiec i prostytutka, a potem stała się pionierką kokainowego szlaku narkotykowego w Miami i innych miastach USA. Była znana pod wieloma pseudonimami, takimi jak La Medrine, Czarna Wdowa, Kokainowa Matka Chrzestna czy Dama Mafii. Jej życie i historia są pełne dramatycznych i krwawych wydarzeń, które zainspirowały wiele filmów i seriali. Oto niektóre z nich. Gryzel de Blanco była zamieszana w ponad 200 morderstw, zarówno jako zleceniodawca, jak i wykonawca. Niektóre z jej ofiar to jej trzej mężowie, konkurenci narkotykowi, świadkowie i przypadkowi ludzie. Była również odpowiedzialna za wprowadzenie metody zabijania na motocyklach, zwanej drive-by-shooting, która stała się popularna wśród gangów narkotykowych. Gryzel de Blanco była otwarcie biseksualna i miała wiele romansów z kobietami i mężczyznami. Jednym z jej kochanków był Charles Cosby, który pomógł jej w ucieczce z więzienia w 1994 roku. Blanko wysłała mu list z instrukcjami, jak zorganizować porwanie syna jednego z sędziów zajmujących się jej sprawą i wymienić go za jej zwolnienie. Gryzel de Blanco była innowatorką w przemyśle narkotykowym. Wprowadziła pomysł przemytu kokainy w bieliźnie, korzystając z atrakcyjnych kobiet i mężczyzn jako kurierów. Wykorzystywała również matki z dziećmi, które nie budziły podejrzeń na lotniskach. Jej sieć dystrybucji rozciągała się na całe Stany Zjednoczone i zarabiała około 80 milionów dolarów miesięcznie. Gryzelde Blanco była jedyną osobą, której bał się Pablo Escobar, najsłynniejszy baron narkotykowy w historii. Blanco była kluczowym członkiem kartelu z Medellin, ale później się z nim skonfliktowała, gdy zamordowała Martę Saldariagi Ochoa, siostrę Jorge Luisa Ohoy, jednego z liderów kartelu. Blanco nie chciała zapłacić za przemyt kokainy i ogłosiła, że towar nie dotarł do niej. Kiedy odnaleziono ciało Marty na Florydzie, wszystkie podejrzenia padły na Blanco, która musiała się ukrywać przed zemstą Escobara. Gryzel de Blanco została aresztowana w 1985 roku przez agenta DEA Roberta Pelambo pod zarzutem handlu narkotykami i trzech morderstw. Spędziła ponad 10 lat w więzieniu federalnym w USA, a potem została deportowana do Kolumbii w 2004 roku. Tam próbowała prowadzić spokojne życie pod fałszywym nazwiskiem, ale nadal była obiektem ataków ze strony swoich dawnych wrogów. W 2012 roku została zastrzelona przez nieznanego sprawcę na motocyklu podczas zakupów w Medellin. Gryzel de Blanco to postać, która wzbudza zarówno fascynację, jak i odrazę. Jej życie i historia pokazują, jak daleko może się posunąć człowiek w dążeniu do władzy, bogactwa i przyjemności. Nie zważając na konsekwencje dla siebie i innych. Jej losy są również świadectwem brutalności i przemocy, które towarzyszyły handlowi narkotykami w latach 70. i 80. w USA i Kolumbii.